Jana, pospiesz się, no proszę, daj już spokój. A niech to, dziewczyny, chyba przytyłam. Mój strój jest za mały. Spoko, Diana, trochę płatków owsianych i schudniesz. Oj, dziewczyny, jak dobrze jest być szczupłym. Nie jestem świadoma waszych problemów. Diana, zabrałyśmy sobie stroje kąpielowe, ponieważ ten jest na mnie za duży. A niech to, Nad, musisz uważnie patrzeć, nasze stroje są podpisane. Ten jest naprawdę twój. Tak, Diana, ten też jest twój. Zamieńmy się, bo nie chcę zgubić stroju kąpielowego w basenie. Dziewczyny, zebrałyście się już? Idziecie pływać? Chłopaki, nie nauczono was płukać? A może się przebierałyśmy? Diana, zamieńmy się strojami kąpielowymi. Nie, Nad, kiedy będziesz pływać w basenie, to trzymaj strój kąpielowy mocno, inaczej będziesz mieć problemy. No weź, Diana, zamieńmy się. Nad, nie ma czasu. Jesteś gotowa, Diana? Nauczę cię dzisiaj pływać. Smile, przecież ja umiem pływać. Smile, przecież to Laila nie umie pływać. Laila, nauczę cię dzisiaj pływać. Będziesz pływać jak złota rybka. Dobrze, Max. Idźcie szybko. Nie, proszę, nie! Jeden. Chłopaki! Chłopaki, wrzućcie ją, wrzućcie! Tak, chłopaki, wrzućcie ją, wrzućcie! Bo kiedy ja pływałam na materacu, to wtedy ona mnie wrzuciła. A kiedy ja pływałam, to wskoczyła na mnie i dostała mi się woda do płuc. Ona jest ciężka. Dziewczyny, przepraszam, już więcej tego nie zrobię. Dziewczyny, wybaczacie jej? Nie! Raz, dwa, trzy! Tak, proszę, proszę bardzo, Marusia, masz to, na co zasłużyłaś. Kokoszonek, chodź tutaj. Marusia, nie, to nie moja wina. Leć do swojej Marusi. Nie rozumiem, co tu się dzieje. Wychodźcie z basenu. Szybko, chyba oszaleliście. Teraz Elita będzie pływać. Marusia, nie chcę nurkować. Jaka Elita? My też chcemy pływać. Cztery! A my tu tylko patrzymy, jak dwie kaczki sobie pływają tam i z powrotem, tam i z powrotem. Tak, w ogóle nie zamierzaliśmy pływać. Mówiliśmy im, żeby wyszli. Świetnie, ale wychodźcie już z basenu. Mam nadzieję, że nikt tam się nie posikał. Nigdy nie nauczę się pływać! Nigdy nie jest za późno. Dobra, dziewczyny, wynośmy się stąd, inaczej zwymiotuję, gdy znowu zobaczy tą Elitę. Patryk, chodźmy na spacer po parku. Gigi, ty idź, a ja poobserwuję, jak pływają cheerleaderki. Ja też chcę zobaczyć. A ja się upewnię, żeby nikt nie sikał do basenu. Nie rozumiem tych facetów. Wszyscy chcą zobaczyć cheerleaderki. A, nienawidzę ich. Chodźmy, dziewczyny. Patrzcie, Max stara się nauczyć Lailę pływać. Ona w ogóle nie umie pływać. Wow, ale to ciekawe. Czekam, aż wszystkie zanurkują. Pływam, Max, ja pływam. Wcale nie pływasz, to ja cię trzymam. Trzymaj mnie, Max, trzymaj! Trzymam. No i co, Smile? Teraz patrz, z łatwością pokonam cię w pływaniu. Zobaczmy, kto szybciej pływa. Smile! Nie chcę tu pływać, woda jest zimna. Jana, uspokój się, jest cieplutka. Niech ktoś mi poda rękę, jesteście dżentelmenami czy nie? Słuchajcie, macie mi kibicować. No dalej, no dalej! Mi kibicujcie! Nie, buu! Diana, Diana! Chłopaki, chłopaki! Chłopaki, to nie fair, oni pływają, a my nie! No dalej, zróbcie coś! Tak, są elitą i pływają, a co z nami? Chłopaki, która czy liderka najbardziej wam się podoba? Wszystkie lubię! I mi Jana. Mi Diana. Dziewczyny, co robicie? Nie rozpraszajcie nas, patrzymy na cheerleaderki. Nie no, chłopaki, czy to normalne? Nazywają siebie elitą, pływają. A czy my jesteśmy gorsi od nich? My też chcemy pływać. Ja pływam, widzicie? Max, czy ja pływam? Tak, Laila, pływasz, dobrze ci idzie. Smile, możesz mnie wziąć w ramiona i wrzucić do wody? Jasne. Ja nie rozumiem, Nad, czy jesteś szalona? Smile, przyszedłeś tu popływać ze mną, czy nie? Chciałem ją wrzucić do wody. Sama ją wrzucę. Browasty, chodźmy stąd, jest mi bardzo zimno. Jana, popływajmy więcej. Kokoszonek, zobacz, siedzimy tutaj i nikt nas nie wyrzuca. Jesteśmy jak elita. Nie jesteśmy jak elita, jesteśmy elitą. Przegrywy, jesteśmy elitą. Diana, słyszałaś, co powiedzieli Kokoszonek i Marusia? Co? Że są elitą. Zobacz, oni się całują. I oni też! Marusia, musimy spróbować! Tak! Czekaj, przecież się nie spotykamy ze sobą! Tak, Kokoszonek, mam Artema, czemu mnie dotykasz? O co ci chodzi? To ty zacząłeś, mówiąc, że jesteśmy elitą! To ty zacząłeś!
To ty o mnie marzyłaś! Smiley, ja nie rozumiem, dlaczego Marusia i Kokoszonek pływają w basenie? Wygoń ich stąd! Ej, przegrańcy, nie umiecie znaleźć wyjścia z basenu? Cicho, Marusia, Smiley tu płynie i nas wygoni! Tak. Ej, co wy tu robicie? Jesteśmy zakochaną parą. Wyłaźcie stąd! Ale czemu mamy iść? Bo jesteście przegrańcy, wyłazić! Cheerleaderki, szybko wychodźcie z basenu, pływają to przegrywy. Przecież wiecie, że oni psują wodę. Co? Max, zabierz mnie stąd! Lejle, ja sam chcę stąd wyjść. Zastraszają nas cheerleaderki i koszykarze. Musimy się zemścić. Najpierw sami pływacie, a potem chcecie się zemścić? Musimy się zemścić, żeby jutro nie poszli na basen, a my popływamy z naszymi pięknościami. Jedyne piękności to cheerleaderki. Patryk, co ty powiedziałeś? Powiedziałem, że się zemścimy. Mam pomysł. Dobra, przegrańcy już tutaj nie wejdą. Jak ich tu zobaczymy, to się z nimi policzymy. Tak, żebyśmy mogli dalej pływać, prawda, browasty? Jana, przestań już gadać, weź wyłaź, chodźmy ugotować obiad. A, i tak, chłopaki, przykryjcie potem basen. Tak, żebyśmy rano pływali w czystej wodzie. Zwłaszcza, że nauczyłam się pływać pieskiem. Co? Co? Kev, co ty robisz? Co ty robisz? Kev, nie, nie! Dajesz, Kev, dajesz! I co, kto jest elitą, a kto przegrańcami? Kev, dobra, nie będziemy ci już przeszkadzać. Pływaj sobie w basenie, ile tylko chcesz. Smile, rozpraw się z nim. Czemu ja? Niech Browiasty to zrobi. Co ja? Browasty, rozpraw się z nim. Dlaczego ja? Niech to Max będzie. Tak, Max, jesteś jedynym, który może pomóc. Nauczyłeś mnie pływać pieskiem, teraz poradzisz sobie z Kevem. Mogę go nauczyć pływać, ale nie będę się z nim siłował. On jest za duży na mnie, jest za silny. Jeszcze raz nazwijcie nas przegrywami, to was wszystkich wykąpię w basenie. Słyszeliście? Nie no, przegrywy, kiedy obóz się skończy, to jeszcze za nim zatęsknicie. Tak, będziecie płakać. Tak, zobaczycie. Zapłaczecie się. Chłopaki, chodźmy. Co, przegrańcy, myśleliście, że przestraszycie nas motocyklem? Jutro przyjedziemy samochodem, zobaczymy, kto się będzie bał. Tak, widzicie, mówią, że są elitą, a to takie cykory. To cheerleaderki i koszykarze teraz się poddali, ale później się zemszczą. I potem będzie... Nic nam nie mogą zrobić. Marusia i ja też jesteśmy elitą, pływaliśmy dzisiaj. Kev, jesteś naprawdę fajny. Tak, Kev, jesteś fajny. Kev, jesteś najlepszy. Kev, w ogóle się nie bałeś. Jaki z niego bohater. Jesteśmy gorsi? A wy, chłopaki, gapiliście się na cheerleaderki. Dokładnie. Dziewczyny, to jest po prostu straszne. Rozumiecie, że to, co wydarzyło się dzisiaj w pobliżu basenu, jest dla nas po prostu wstydem? Przegraliśmy z przegrywami. Diana, wstyd jest taki, że spotykamy się z tchórzami. Po prostu przegrywy wyrzuciły nas z basenu. Nie rozumiem jak. Tak. Dziewczyny, od zawsze wam powtarzam, że wasi koszykarze nie są fajni. Dziewczyny, widziałyście, że Kev siedział na motorze. Jakby wjechał do basenu, to byłby wielki problem. Tak, zawsze was bronimy, ale tym razem się nie dało. O co chodzi? Tak, słyszałyście ten dźwięk? Bałem się o swoje życie. Chłopaki, nie wymyślajcie wymówek, nie popisaliście się. Dobra, schowajcie te majtki, bo musimy rozwiesić nasze stroje. Smiley, naprawdę się zawiodłam. Nie wiedziałam, że ty taki jesteś. To nie wasze rzeczy powinny tutaj wisieć, ale mózgi powinny trochę przeschnąć. Tak, Max, wydajesz się takie duże, ale jesteś taki miękki. W końcu cheerleaderki przekonały się, jacy jesteście. I jeszcze coś, chłopaki, dzisiaj nie chcemy was już widzieć. Widzieliście? Wzięły nas za cykorów. Chłopaki, po co się wdawać w jakieś bezsensowne bójki? Nauczyłem Lejle pływać, mogłoby przynajmniej podziękować, ale nie, musiała mi tak odpyszczać. Chłopaki, po co w ogóle się martwicie? Jutro Jana przyjdzie i powie, Browiasty, mój kochany, czyje te majty nad? Browiasty, to od Jany są. Diana mi tak szybko nie wybaczy. Lejle mi też nie. Chłopaki, będzie dobrze, nie martwcie się, wysuszcie lepiej swoje rzeczy. Jak to majtki Lejli, to lepiej ich nie dotykam. O, i mam tu miejsce, to pewnie Diana mi zostawiła. No i co, moi drodzy? W końcu nadszedł dzień, w którym pokonaliśmy elitę. Tak, cheerleaderki i koszykarze. O, zobaczcie, przegrywy się cieszą, że wyrzucili nas z basenu. Kev, gdyby nie ty i twój motocykl, to zostalibyśmy w basenie. Lejle, nie wyszłyśmy z powodu motocyklu, ale dlatego, że było nam zimno. Tak, było nam zimno. Zaraz wyjdą nasi koszykarze i was pokonają. Jana, nie potrzebujemy koszykarzy. Oni już nigdy nikogo nie pokonają. Dokładnie. Dobra, cheerleaderki, uspokójcie się, nie denerwujcie się. Chodźmy założyć stroje kąpielowe, będziemy się w nocy kąpać. Chłopaki, idziecie z nami? Dziewczyny, czy to normalne? Oni nas pokonali?
Dziewczyny, zobaczcie tylko, jaka ja jestem mądra. Diana, wszyscy jesteśmy mądrzy. Layla, przynieś to. No to tak, przegrywy. Jeżeli popływacie w basenie, wasze telefony też popływają. Dajcie mi telefon, jest tam moje zdjęcie, jak sobie zrobiłem selfie. Tam jest mój film, na którym śpiewam w toalecie. A mój telefon jest ze mną. Gdzie jest mój telefon? A niech to, kiedy one zdobyły nasze telefony? Wtedy, kiedy byłyśmy z chłopakami. Zobaczmy, co tutaj mamy. O, Kev, jaki słodki jesteś na zdjęciu. Robisz sobie zdjęcie w lustrze. Masz takie ładne czerwone bokserki w serduszka. Jaka tapeta. Julia, a ty nie tylko śpiewasz piosenki w toalecie, ale dosłownie siedzisz na toalecie. Julia, serio, siedzisz tu na toalecie. Przepuśćcie mnie, przepuśćcie mnie. Oddajcie mi mój telefon. Rzućmy okiem na telefon Marusi. Marusia, a co takiego tajnego masz w swoim telefonie? Co przed nami ukrywasz? Masz tam jakieś sekretne foteczki? W moim telefonie nic nie ma. W moim też nie. Wszystkie moje tajne informacje są w drugim telefonie. Proszę, oddajcie mi telefon. Przyznaję, nie jestem elitą, jestem przegrywem. Oddajcie mi. Marusia, czemu się tak uniżasz? No co, dziewczyny, patrzymy na galerię Marusi? No dawaj, dawaj. O mój Boże! Wow, co za zdjęcie! Marusia, ty jesteś piękna! Naprawdę! To koniec, wyjeżdżam z obozu, mam dość! Marusia, co to za zdjęcie? Nie powiem! Marusia! Marusia, nie martw się, jesteś bardzo piękna! Tak, szczególnie w takich majtkach! Tak! Tak, i z winogronami! Niczego nie rozumiecie, to prezent urodzinowy od babci, a wy się śmiejecie! Czy liderki, to już nie jest śmieszne. Oddajcie telefon albo skończymy zabawę. Posłuchaj, Kev, dopóki mamy twój telefon, problemów żadnych nie będzie. Dlatego przegrywy, skręćcie w prawo i idźcie spać. Szybko! I nie zapomnijcie umyć brudnych nóg. Widziałyście, jacy jesteśmy fajni? Co? Wy? Chyba my! Więc szybko idźcie umyć ręce, nogi i idźcie spać! Szybko! Szybko! Musimy coś zrobić, żeby nie uważały nas za ciamajdy takie. Jutro się przegrańcom dostanie. Moi drodzy, koszykarze naprawdę mnie zszokowali. Co z nich za faceci? Nie mogli nawet stanąć w naszej obronie. Zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał i czekajcie na nowe fajne odcinki. A my odpoczniemy. Dobranoc wszystkim. Pa, pa!